Dobra, to teraz poważny temat. 10 dni do wyłączenia koncesji TVN7. Tak. Jak się z tym czujesz? Czuję się z tym tak, że wolałbym, żeby ta sprawa się już dawno rozwiązała, no bo ciągnie się już jak glut z gardzieli umęczonego gruźlika i wszyscy mają już jej trochę dosyć. I wydaje się, że jest jakaś tam dziwna próba sił i przepychanka i naciąganie gumy. Bo jeśli rzeczywiście tej koncesji mielibyśmy nie dostać, czy TVN7 miałby nie dostać, to uważam, że byłby to bardzo zły sygnał wysłany w ogóle do przedsiębiorców w Polsce. Robisz swój biznes, rozwijasz go, grasz zgodnie z regułami, nagle ktoś robi pyk i mówi, a od jutra, Miśku, kwiaciarnie na przykład już będą nielegalne, chyba że będziesz sprzedawał tylko goździki. No i co wtedy? Dobra, a jak twoim zdaniem będą wyglądały media, kiedy nie będzie TVN7 oraz TVN24, bo był też taki problem, nie? Ja nie jakby wyglądały takiego scenariusza. Ale tak hipotetycznie, jakby wyglądały twoim zdaniem takie media? Wyglądałyby gorzej zdecydowanie, bo jednak potrzebna jest zawsze przeciwwaga wobec oficjalnej narracji tych, którzy mają władzę i trzymają media za... No wiesz, za co oni tam trzymają te media. Trzeba mediów, które patrzą im na ręce. A myślę, że akurat te role, te telewizje, o których wspomniałeś, zwłaszcza TVN24, dobrze spełnia. Nie wszystkim się to podoba, co robią. Niektórzy uważają, że jedyna słuszna prawda płynie z Woronicza, ale dajmy ludziom wybór. Niech te prawdy płyną i z tej strony, i ludzie w swojej niezgłębionej inteligencji niechaj zdecydują, która narracja jest im bliższa.